kucharz duży i mały kucharz razem. Dziś pokażą ci, jak w kuchni bawić się. Czym przyjaciół można gościć, żeby smak zachwycił ich? Dwaj kucharze chcą ugościć was dziś! Pogodynka Wendy. Plusk, plusk, pada deszcz. Na mą głowę pada też. Po płaszczu mym już spływa w dół. Plusk, plask, plusk, plask, plusk. Plusk, plusk, pada deszcz. Na mą głowę pada też. W kaloszach mych też słychać plusk. Chlup, chlap, chlup, chlap, chlup. Cześć wam! Witajcie w naszej restauracji. Najlepszej na świecie! Cześć wam! Hej, Ben! Jesteś trochę mokry. Trochę mokry? Trochę mokry, mały. Jestem mokry jak kura. Ociekam jak gąbka i kapię jak kran. I co gorsza, mam staw w obu kaloszach. Skoro masz w kaloszach staw, Ben, czy to znaczy, że pływają w nim kaczki? Chętnie nakarmiłbym je okruchami chleba. Weźcie trochę chleba, kaczuszki. Hej, to nie jest śmieszne, mały. Nie lubię mieć mokrych stóp. Chciałbym, żeby przestało padać. Hej, znam wierszyk o deszczu. Deszczu, deszczu, odejdź już, innym razem przyjdziesz tu. Ale ja nie chcę, żeby deszcz przychodził kiedykolwiek. Napadało tyle, że wystarczy do końca świata. Deszczu, deszczu, odejdź już i nie wracaj więcej tu. To wierszyk dla mnie. Ale my potrzebujemy deszczu. Deszcz jest przydatny. Woda, której używamy, pochodzi z deszczu. I woda, którą pijemy. Gul, 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 gul. I ta, w której się kąpiemy. I woda, w której pierzemy. Pucz, pucz, pucz. A co do kwiatów, roślin i drzew? Gdyby nie miały deszczu, nie mogłyby urosnąć. No tak, masz rację, mały. Deszcz jest potrzebny. Po prostu przygnębia mnie fakt, że ciągle moknę. Czasem przydałoby się trochę słońca. Słońce też jest potrzebne, wiesz? Nieważne, nie ma czasu na narzekanie. Mały, chyba mamy gościa. Już pędzę! Woohoo! Kto do nas przyszedł, mały? To ktoś z telewizji. Wielu ludzi jest w telewizji. Mały, podaj kolejną wskazówkę. Ciągle stoi obok niej mapa. Ktoś z telewizji i stoi obok mapy? Kolejna podpowiedź. Wie wszystko o pogodzie. Hej, już wiem. To pogodynka Wendy. Zgadłeś, Ben. Teraz musimy zdecydować, co ugotujemy dla głodnej pogodynki. Pora zajrzeć do mojej książki. Opowiedz nam coś ładnego, mały. Otwórzmy książkę kucharza małego. Przygody małego kucharza w wielkim świecie. Zobaczmy! Były wakacje. Spakowałem okulary, spodenki, parasol, płaszcz, kalosze i wełnianą czapkę. Wziąłem wszystko, bo nie wiedziałem, jaka będzie pogoda. Zastanawiałem się, dokąd pójść, kiedy zobaczyłem napis "Wycieczka do studia telewizji w prawo". Ale frajda, pomyślałem, zobaczę, jak się filmuje. Przyszedłem akurat, kiedy pogodynka Wendy miała przedstawiać pogodę. Pogodynka mówi nam, czy będzie słonecznie, deszczowo, czy spadnie śnieg. To był pierwszy dzień Wendy w pracy, więc się denerwowała. Ćwiczyła, co ma powiedzieć. Słońce, później śnieg, a na końcu deszcz. Słuchałem bardzo uważnie. Słońce, śnieg i deszcz. Nagle ktoś zaczął odliczać. 3, 2, 1 i nadeszła wielka chwila.
Wendy była w telewizji. Stała, patrzyła i zaczęła mówić. Pogoda będzie... Ojej, Wendy zapomniała, co ma mówić. Szybko pomyślałem i otworzyłem walizkę. Przypomniałem sobie, co miało być najpierw i błyskawicznie przebrałem się w letnie ubranie. Okulary przeciwsłoneczne, sandały i koszulkę. Wendy zobaczyła mnie i powiedziała: dzisiaj poranek będzie słoneczny. Znowu poszperałem w walizce i ubrałem wełniany szalik, czapkę i rękawiczki. Wendy mówiła dalej: w południe spadnie śnieg. A na końcu włożyłem płaszcz, kalosze i otworzyłem parasol. A po południu możliwe opady deszczu, powiedziała Wendy. Była świetna! Prognoza skończyła się i wszyscy bili brawo. Wendy spisała się świetnie pierwszego dnia w pracy. Wendy tak się cieszyła, że z wdzięczności zabrała mnie na wycieczkę po mieście. Aha! Mały kucharzu pomógł jak zawsze. To dopiero przygoda. Jej! Wendy znakomicie zaczęła pracę i powiedziała wszystko jak trzeba. Dzięki twojemu sprytowi, mały. Hej! Lubię pomagać innym, ale wciąż nie wiemy, co ugotować dla Wendy. Już wiem! Książka kucharza dużego! Właśnie! Książka kucharska! W niej są wszystkie przepisy! Skąd przepis wziąć, gdy chcemy jeść? W książce jest, w książce jest, w tej książce jest! Ten przepis jest idealny dla pogodynki. Dobrze, mały, przeczytaj listę składników, to sprawdzę, czy je mamy. Spójrzmy. Potrzebne jest mleko. Dobrze, mleko. Stoi w lodówce. Jest mleko, tak, mały? Mam. Ser cheddar? O, prosząc o trochę sera, musi to być prośba szczera. Proszę! Tak, mam ser, mały. Masło? Też jest w lodówce. Masło, tak. Proszę, mam. Zwykła mąka? Powinna być w szafce. Proszę bardzo, zwykła mąka jest. Proszę. Mamy. I kalafior. Kalafior, o, no tak. Obawiam się, że mamy pecha, mały. Brakuje nam kalafiora. O nie. Ale mamy wszystkie pozostałe składniki na przepis. Więc może po niego śmigniesz, a ja wszystko przygotuję. To świetny pomysł. Do zobaczenia. Hej, może pójdziecie ze mną? Wej! Leć już, śmigaj sam. Ciekawe, co zobaczy tam. Tutaj rosną kalafiory. Kalafiory to warzywa, które wyrastają z ziemi. Zaraz, a gdzie jest biały kalafior? O, jest tutaj. Rośnie w środku rośliny, osłonięte wielkimi zielonymi liśćmi. To pole kalafiorów, gotowych do zebrania. Właśnie są zbierane. Ci panowie zrywają kalafiory. Ten jest ładny. Jej, spójrzcie na zielony traktor! Ciągnie maszynę zbierającą kalafiory. Ma ogromne koła. A to kalafiorki. Ej, w kółeczko! Teraz kalafiory trzeba zapakować. Wkłada się je do torebki, a potem do pudła. Świeże kalafiory trafią prosto do sklepów. Wziąłem jednego. Do zobaczenia w restauracji!